Pierwszy był Grodzisk Mazowiecki. Dziś już 17 samorządów w regionie wprowadziło kartę dużej rodziny. Umożliwia korzystanie z tańszej komunikacji i zniżek w gminnych ośrodkach kultury i sportu. Taką ofertę dla rodzin wielodzietnych wprowadza właśnie Wołomin. Pierwsze karty są już wydawane w Urzędzie Miasta. Upoważniają do zniżek w przedszkolach i miejskich ośrodkach kultury. Nam jako samorządowcom na tym zależy, bo nie zawsze na tej kanwie krajowej te rodziny są dowartościowane, a my o nich pamiętamy. Duże zniżki obowiązują na wołomińskim basenie. Jeżeli bilet ulgowy kosztuje 8 zł, to takie dziecko, taki rodzic z karty rodziny wchodzi za 4 zł. Na Mazowszu jako pierwszy program pomocy dla rodzin wielodzietnych wprowadził w 2008 roku Grodzisk Mazowiecki. W Grodzisku karta się okazała sukcesem, dużym strzałem w dziesiątkę. Z tego programu korzysta ponad 400 grodziskich rodzin wielodzietnych. Za przykładem Grodziska poszły inne gminy. Karta dużych rodzin działa już w Markach. Chodzi przede wszystkim o stworzenie właśnie tego dobrego klimatu, dobrej atmosfery wokół wielodzietności, o promowanie wielodzietności. W przyszłości samorząd Marek chce wprowadzić bezpłatne bilety na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej dla wszystkich rodzin wielodzietnych. Od nowego roku kartę wprowadziło już Legionowo. Pomoc rodzinom zaoferowały także firmy prywatne. Czyli przedsiębiorcy z terenu miasta Legionowo, którzy weszli w ten program, którzy świadczą swoje usługi również ze zniżką dla tychże rodzin. To jest taki znak, że posiadanie dzieci to nie jest dzisiaj jakieś szaleństwo czy jak patologia, jeszcze niektórzy mówili do niedawna, tylko to jest po prostu coś, co też cała ta społeczność docenia. Na Mazowszu kartę dużych rodzin wprowadziło już 17 samorządów.